Cześć wszystkim, dzisiaj powiem taką swoją recenzję na temat Scara H od Tokio Marui. Także jest też również do znalezienia pod nazwą MK17, tak, na necie. Nie zawsze jak piszemy Scar H, to nam też wyskoczy. MK17 to również ta nazwa. Także czym się charakteryzuje Scar H? No, była to broń, która miała zastąpić wszelkiego rodzaju M-ki w siłach dla Navy Sealsów i nie tylko w Armii Stanów Zjednoczonych. Także FN Herestal wypuścił dwa rodzaje tej broni. Jest Scar L, który strzela amunicją 5,56, i mamy Scar H, który strzela full NATO cartridge, czyli 7,62, tak? Dlatego ma te szersze magi. Ja wybrałem tą wersję akurat. Wiadomo, w warunkach ESG nie ma to za dużego wpływu na naszą rozgrywkę, ale chodzi o sam look, tak? I... ale 5,56 to ciota, M4 to chuj. Tak, dlatego prawilny Scar to tylko H. Wiadomo, sporo ludzi się śmieje, bo jest tak zwany bucik zamiast kolby, tak? Jeżeli komuś to nie przeszkadza, tak jak mi, bo mam w to wyjebane. Lubię ten bucik, dobrze się rozkłada, jest... jest cheekrest, jest guziczek, można sobie zrobić też bakę policzkową. Oczywiście i kolba jest składana. Także która MK pochwali się składaną kolbą, kurde? Praktycznie żadna, tak? A w Skarze mamy składaną kolbę. Oczywiście jest 6 pozycji regulacji, także bez przypału. No i są numerki, nie? I są numerki dla upośledzonych, jak najbardziej. Także fajna sprawa. Także Scar też jest platformą, która jest przyjazna dla lewusów, czyli dla leworęcznych, tak? Bo selektor ognia jest z jednej i z drugiej, tak samo jak przycisk od zmiany magazynka, tak? Jest z dwóch stron, występuje, także dla lewusów jak najbardziej jest ta platforma bardzo przyjazna. Co do samej ergonomii, moim zdaniem jest bardzo dobra, trzeba sobie ustawić pod siebie. Tak, dobrze się do niej składa. Maszyny RIS na całej długości, na górze, z boku, pod spodem, także możemy tutaj najebać taktycznych dodatków do woli. Też co jest miłe, ma oczywiście z dwóch stron zaczepy sling points do zawieszenia, z jednej strony, z drugiej strony, tak samo tutaj, nawet dwa. Jeszcze z tyłu jest na kolbie takie okienko, żeby przewiesić, także jest moim zdaniem wystarczająco. Też Scar H w porównaniu do wersji L ma dłuższą lufę w praktyce, tak? L by się już gdzieś kończył tutaj, także możemy sobie dowalić lufę precyzyjną pod sam kurek. Akurat w Marujcu ta lufa kończyła się śmiesznie krótko, bo już tutaj. Ja natomiast zrobiłem upgrade i włożyłem lufę o długości 42 cm od M4. Także moja replika przeszła troszkę upgrade'ów kosmetycznych. Jest lufa PDI. Właśnie zobaczymy zaraz, jak to się odkręci. Także lufa kończy się razem z tą częścią. Tak, jest lufa dotąd, także spoko. Podbiło to znacznie zasięg, FPS-y. W ogóle montaż lufy PDI podbił mi aż o 20 FPS-ów na chrono i poprawił też skupienie i zasięg. Teraz docelowo ta replika ma sprężynę M90, co wydaje się mega śmieszne, jak na szturm. Ale no to jest Marujec, seria Recoil Shock i wszystkie Tokio Marui charakteryzują się tym, że mają niestety niskie FPS-y i ta replika w stoku generowała 280 FPS, teraz generuje 360, czyli jeszcze mieści się do C-Cuba, ale zasięg ma całkiem dobry. Włożyłem sprężynkę M90, jest lufa PDI 601, 42 cm i zrobiłem flat hopa, tak, na gumce Prometheus. Musiałem tylko wymienić jeszcze piston właśnie z metalowymi zębami, bo stokowy się zmielił od właśnie sprężyny M90 się zmielił właśnie piston.
No co jeszcze w tej replice jest nietypowego? No magazynki. Magazynki tylko od Tokio Marui, bo innych na rynku nie ma do tych replik, do Recoil Shocka. Nie są one za tanie, bo to jest koszt około 130 zł za sztukę. Co dobrego o tych magazynkach mogę powiedzieć, to jest to, że wszystkie podają do ostatniej kulki i no, replika przestaje strzelać po ostatniej kulce, tak? Zatrzymuje się i dalej nie naciśniemy spustu. Jest też ruchomy, jest działający bolt catch, także w pięciu magazynka trzeba kliknąć bolt catch, żeby móc dalej strzelać. To też nie każdy elektryk ma, tak? I replika działa na baterii 7.4, raczej 11 do Tokio Marui. Recoil Shocków się nie daje, bo po prostu są za mocne, tak? Także tutaj działamy na 7.4. Baterie wkłada się z tyłu w kolbie, wypinamy pin, zdejmujemy stopkę. Także nie mamy za dużo miejsca, ale dostęp jest dobry. Także nie narzekam, całkiem spoko. No i taktyczny czarny, tak? Są większość jednak skarów, jak się widuje, to jest ten kolor Dark Elf. Ja chciałem czarny, taki mam, taktyczny czarny. Fajnie leży, polecam. No nie jest to najtańsza zabawka, no bo jednak za Marui się płaci, ale naprawdę nigdy mnie nie zawiodła. Aczkolwiek w stoku na nasze polskie warunki nie ma za dużego przebicia, bo jednak 280 fps to leci całkiem daleko, na 60 metrów, ale bardzo wolno. Także jeżeli strzelamy już w takim terenie, gdzie są liście i tak dalej, te kulki siadają na liściach i mają słabą moc przebicia, dlatego musiałem ją stuningować chociażby na te 360, to też nie jest jakąś piorunującym osiągnięciem, ale robi robotę na tyle, że już mogę ją zabrać na rozgrywkę do lasu i spokojnie cieszyć się rozgrywką. Całkiem dobrze sadzi kile, także jest teraz ok. Wiadomo, można też Marujca podkręcić jeszcze więcej, do tych 400, tak? Ale już by to kosztowało, bo akurat żeby tuningować Tokio Marui tą Next Generation Recoil Shock Series, to trzeba kupować części od Prometeusa, które kosztują odpowiednio i też trzeba mieć dobrego serwisanta, który pewnie też swoje weźmie. Dlatego ja zrobiłem takie podstawowy tuning. Wymieniłem lufę, gumkę, piston i zmieniłem wtyczkę na T-Connect i zrobiło to robotę na tyle, żeby właśnie móc już się dobrze bawić w lesie. No i zaraz pokażemy Wam test strzelecki, także sami się przekonacie, jak to ładnie daje, jak daleko przy 360 fpsach, tak? Także zapraszam. Teraz pokażemy Wam, jak właśnie działa ten cały Recoil Shock, o który chodzi w tych Marujcach. Także prawdziwa zabawa zaczyna się, jak strzelamy na full auto. I koniec. I teraz właśnie, tak jak mówiłem, trzeba wypiąć magazynek i włożyć i wcisnąć inaczej, czekaj. Prawda? No. Dobra. Nie strzela, ni chuja, nie idzie. Wciskamy bolt catch i dopiero zaczyna strzelać. I koniec zabawy, także magazynki mają tylko 90 kulek, także tutaj nie poszalejemy za bardzo, także są to midcapy, ale podają przynajmniej do ostatniej kulki, tak? Także taka ich też zaleta jest, prawda? O, proszę, nie ma nic, jest taki pipsztyk, który wypycha, także tak to się prezentuje. Tokio Marui Recoil Shock wersja od Skara. W Polsce jest ta lipa, że nie można kupić czarnych magazynków. Sprzedają tylko piaskowe, kurde, dlatego ja w moim secie mam jeden czarny, który dostałem z repliką i pozostałe są piaskowe, ale pewnie sobie maznę sprayem, kurde, żeby no, pasowały do repliki, bo tak to wygląda, kurczę, tak to wygląda. Dobra, mierzymy FPS-y, kulki 0.2, dawaj. Thank you.
Czyli mamy jednego joula, 102 metry, czyli no 330 FPS-ów wychodzi z kalkulacji, nie? 3x3x3. Bardzo no. szczelne, bo masz no. tylko 1 metr w górę, w dół, no. czyli masz średnia 103, 104, 103,5. Jeden joule to jest samo mój kałach, to będzie tak poniżej 350. To ładna powtarzalność jest. Jest dobrze, nie ma co robić tam w środku. No. Zaczynamy testy, pierwszy strzał na 30 metrów. No jako podsumowanie mogę powiedzieć tak, że warto, tak? Ta zabawka nie jest najtańsza, bo jednak Tokio Marui ma swoją cenę. Ja się trochę wycwaniłem, ponieważ w Polsce można go dostać. Swego czasu mieli go na Spec Shopie oraz w Gunfryer. Ja kupiłem go w Hongkongu w WGC Shop i kosztował dokładnie $600, tak? Także widzicie, $600. A na takim spec shopie kosztuje chyba 2,5 tysiąca czy 2700. Ja zapłaciłem mniej, nawet z przesyłką i z opłatą cła wyszło mnie mniej i do tego dokupiłem 3 magi plus jeszcze Glocka kupiłem wtedy od Marujca, którego tam był wcześniej na kanale, i wciąż wyszło mnie mniej niż bym kupił w Polsce, bo wiadomo, polski sklep musi narzucić marżę, ale jeżeli ktoś nie ma doświadczenia no, w kupowaniu za granicą w azjatyckich sklepach, bo do tego trzeba mieć PayPala, trzeba wiedzieć jak zrobić odprawę celną, szpeju tych fantów, także dla niektórych może być to problematyczne, ale można już kupić w Polsce, tak jak mówię, Spec Shop, Gunfire, no ale to jest zakup około 2,5 tysiąca, tak? Ale replika z pudła jest dobra. Mówię, 280 FPS, strzela celnie w sylwetkę na 60 metrów z pudła, tylko że kulki lecą wolno ze względu na tę niską, małą liczbę FPS-ów, tak? Ale magia Tokio Marui jest zachowana. Dobre spasowanie, nic nie klekocze, nic nie trzeszczy. Dobry, no to jest najwyższa półka replik, tak? Także jeżeli ktoś miałby hajsy, oczywiście, no i to jest Scar, także nie mamy za dużo w ogóle wyboru Scara na rynku, bo było od Cybergana, od WE, od WE to jest bodajże gazowy, tak? Więc jeżeli chodzi o elektryki, no to nie ma za dużego wyboru. Ja w tamtym czasie miałem hajsy, kupiłem sobie Scara, jestem zadowolony i nigdy tej repliki nie sprzedam, także no polecam wszystkim, tylko no, trzeba mieć trochę hajsu na tą zabawkę, tak? No i magazynki są drogie, mają po 90 kulek, no ale cóż, no jak się bawić, to się bawić, tak? Także tyle ode mnie. Paka. Paka. O kurwa, działa, ale działa, kurwa, ale ma spodnie KZS-a, kurwa. Dawaj Kiemon, to się kameruje! Piotr, nie idź tak daleko, bo już nie ręce bolo! O, tu mamy taki ten. O, o, tu się zrobi tak. To tu ma... O kurwa, jak to lata. O chuj. Moje. Za darmo.